Ksiądz kanonik Dominik Maj. Urodził się 21 sierpnia 1908 roku w Rzeczycy Księżej w parafii Kraśnik. Dom rodzinny księdza Dominika Maja. Miła atmosfera domu rodzinnego łączyła się i zostawała pod cieniem naszego ukochanego kościółka pod wezwaniem Świętego Krzyża. Umiał służyć do mszy świętej proboszcz rzeczycki, mój tatuś, starszy brat Stach i ja dość wcześnie dźwigałem ciężki mszał, wspominał ksiądz Dominik. W 1918 roku rozpoczął naukę w klasie pierwszej w świeżo otwartym gimnazjum w Kraśniku. W 1924 roku przenosi się do Liceum Biskupiego w Lublinie. Po maturze w 1926 roku wstępuje do Seminarium Duchownego w Lublinie, które kończy w 1930 roku. Ponieważ młody subdiakon musi jeszcze czekać, aż dorośnie wiekiem do kapłaństwa, spoczywa trochę w domu rodzinnym. A potem obejmuje dobrowolnie stanowisko prefekta w Szkole Powszechnej w Behawie. W lutym 1931 roku otrzymuje święcenia kapłańskie i pozostaje nadal w Behawie do września 1932 roku. Następnie zostaje mianowany wikariuszem w Fajsławicach. Po 2 latach przechodzi silne zapalenie płuc, co przekreśla jego plany studiów teologicznych. W lipcu 1936 roku przechodzi na samodzielne stanowisko proboszcza w Lipinach Biłgorajskich, a w 1937 zostaje przeniesiony do Łaszczowa. Jest to dla mnie okres najpiękniejszy. Przyglądam się i biorę udział w akcji katolickiej, chyba najlepiej postawionej w powiecie tomaszowskim, pod kierownictwem niezapomnianego szambelana starowiejskiego, mego parafianina i przyjaciela. 1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Następują represje i aresztowania, również wobec księży. Okres 5-letniej męczarni w obozach koncentracyjnych. Czas życiowej próby i świadectwa wierności Chrystusowi. Ksiądz Dominik Maj wraz z innymi zostaje przez gestapo aresztowany 19 czerwca 1940 roku. I osadzony w więzieniach, kolejno w Tomaszowie Lubelskim, Rotundzie Zamojskiej, Zamku Lubelskim, a potem wywieziony do obozów koncentracyjnych, Sachsenhausen oraz Dachau. Kierownik życia religijnego. W obozie prowadzi wspólne modlitwy, śpiewy, wygłasza konferencje, spowiada. Najczęściej przewodniczy modlitwom w trakcie pracy i w drodze do niej. Kapłani w obozach nie mieli prawa posiadania modlitewników, ale ksiądz Dominik znał na pamięć większość modlitw, godzinki, nieszpory, litanie. Z narażeniem życia odprawia msze święte. Przez kolegów nazywany jest chodzącym tabernakulum. Nosił przy sobie komunię świętą i rozdzielał ją potrzebującym. 29 kwietnia 1945 roku wojska amerykańskie wyprowadzają więźniów z obozu. Na szczęście wśród cudem przeżyłych jest także ksiądz Dominik. Niestety, po powrocie do ojczyzny ksiądz Maj został niesprawiedliwie potraktowany przez ówczesnych parafian Milejowa, jak później sam napisał. W Polsce przeszedłem próbę ciężką. Zostałem w czerwcu 1947 roku mianowany administratorem w parafii Milejów. Parafianie jednak wybrali sobie młodszego wikarego, bo co im po księdzu kryminaliście? I mnie wywieźli z Milejowa. Niedługo potem otrzymałem nominację do Bobów. Okres działalności księdza kanonika Dominika Maja w Bobach od 1947 do 1958 roku. Dokonanie remontu i zabezpieczeń zewnętrznych murów kościoła. Wykonanie ogrodzenia kościoła rok 1949. Położenie posadzki z marmuru kieleckiego lata od 1951 roku do 1952 roku. Wykonanie balustrady do kaplic bocznych. 1951 rok. Wykonanie oświetlenia kościoła. 1952 rok. Budowa organów 32-głosowych. Zakup wielu mebli, szat i sprzętów liturgicznych. Mimo że ksiądz Dominik Maj kierował kościołem w Bobach w czasach stalinowskich, jego dorobek jest bardzo wielki. Do tej pory jest wspominany jako człowiek pobożny i skromny, umiejący pozyskać zaufanie i szacunek.
ksiądz kanonik Dominik Maj, proboszczem w Bychawie, 1958-1976 rok. Zawsze miły, życzliwy, pogodny. Głosił kazania, spowiadał, cierpliwie wysłuchując, tłumacząc i zachęcając do poprawy. Śpiewał i modlił się razem z wiernymi, budując wspólnotę swoim rozmodleniem i wiarą przenikającą całe życie. Nigdy nie widziano go zdenerwowanego czy złoszczącego się. Czekał na przychodzące dzieci, ciepło witał, mówiąc, że cieszy się, że są. Kiedyś powiedział, że gdyby przyszło mu po raz drugi wybierać drogę życia, to nie wahałby się ani chwili i znów wybrałby kapłaństwo. Zmarł 12 listopada 1976 roku. Na pogrzebie biskup Bolesław Pylak powiedział: mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale księdza Dominika Maja trudno będzie zastąpić. A inny ksiądz stwierdził: dziś modlimy się za niego, ale powinniśmy modlić się do niego. Grób księdza kanonika Dominika Maja usytuowano w pobliżu bramy wejściowej na cmentarz. Na płycie pomnika ustawiono wykutą w kamieniu postać księdza Dominika, otoczoną dziećmi. Wyryty w kamieniu napis głosi: kochanemu, gorliwemu duszpasterzowi, miłośnikowi dzieci i młodzieży, wdzięczni parafianie. Patron szkoły podstawowej w Zaraszowie. Patronem powinien być człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służą pokoleniom. Wzór do naśladowania. To autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Taki był ksiądz Dominik. Przyjaciel Boga i ludzi. W parafiach, gdzie pracował ksiądz Dominik, jak i w rodzinnej miejscowości, wciąż żywa jest pamięć o tym kapłanie. Pomimo tego, że od jego śmierci upływa już 40 lat. Wśród ludzi powszechne jest przekonanie o jego świętości i niezwykłości. Był człowiekiem w swej zwyczajności bardzo niezwykłym. Tablica pamiątkowa w kaplicy w Zaraszowie jako dar wdzięczności mieszkańców w 35. rocznicę śmierci księdza Dominika Maja. Dobry człowiek. Na każdym miejscu, gdzie opatrzność Boża postawiła księdza Maja, okazał się wspaniałym człowiekiem, gorliwym duszpasterzem, troszczącym się o duchowe i materialne potrzeby parafii i napotkanych ludzi, niosącym z miłością samarytańską pomoc, świętym kapłanem.